Tegoroczny temat rekrutacji do 24. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zainspirował nas do podjęcia wielu działań. Oto niektóre z nich. Do Sejmu Dzieci i Młodzieży w tym roku. Chcielibyśmy się zapytać, czy zna pan może osobę Marię Mocidłowską? Dziękuję. A wie pan, kiedy były pierwsze wybory do Sejmu? Było to w mojej latach w szkole tego nauczyłem. Czy wie pan może, kto to jest Maria Mocidłowska? Bo pierwsze wybory do Sejmu... No tak, jak pisze 26 pierwszy. Co to była za osoba Maria Mocidłowska? Jaka na pewno piłkarka. Tak? Nie, Maria Mocidłowska była pierwszą kobietą, która przemówiła w Sejmie. 15 roku. A wie pani może, kim była Maria Mocidłowska? Maria to imię, ale nazwisko to nic z czym nie kojarzę. Maria Mocidłowska była jedną z 8 kobiet, pierwszych 8 kobiet w Sejmie. I jako pierwsza przemówiła na posiedzeniu Sejmu. Maria Mocidłowska! 18-19 rok, chyba bardziej 19. Ile było kobiet po pierwszych wyborach do Sejmu? A także tych kobiet na pewno nie było dużo. W przeciwieństwie do tego, co się dzieje dzisiaj. Reprezentujemy pierwszą kobietę, która przemówiła w Sejmie, którą jest Maria Mocidłowska, która walczyła o równouprawnienie, wprowadzenie prohibicji, o zniesienie reglamentacji. Zresztą apeluję o to, żeby kobiety szły do wyborów na listy wyborcze. Od kilku kadencji, na przykład na przykładzie naszego miasta, jest kilka kobiet w samorządzie. Na tą chwilę są tylko 3 kobiety. Na terenie miasta Białogard prowadziliśmy głośną kampanię wyborczą. Nadchodzi dzień wielki. Polska wybiera swój pierwszy Sejm. Naszą kandydatkę, Marię Mocidłowską. Młodą... Na głównym placu w mieście krzyczyliśmy postulaty Marii Mocidłowskiej i przybliżyliśśmy jej sylwetkę mieszkańcom. Polska, Maria Mocidłowska, wybory do Sejmu. Kobiety do Sejmu. Cała akcja była bardzo żywiołowa i emocjonująca. Nie tylko dla nas, ale także dla naszych sojuszników. Wybierajcie Marię Mocidłowską, która zapewni nam prohibicję, zniesienie reglamentacji prostytucji i równouprawnienie. Głosy na listę. Polskie zjednoczenie ludowe. Głosujcie na kobietę odważną. Dawajcie swoje głosy. Dziękuję za uwagę i trzymajcie za nas kciuki.